Mamy bez wątpienia erę medycyny genomowej. Medycyna genomowa to jest właściwie zmiana myślenia lekarza o organizmie człowieka w warunkach fizjologii i patologii. To jest rozumienie mechanizmów powstawania wielu chorób, w tym nowotworów. To jest rozumienie chorób rzadkich, gdzie 80% chorób rzadkich to są choroby genetyczne. To jest medycyna precyzyjna, to są terapie celowane. To jest zupełnie nowoczesny sposób myślenia. Medycyna genomowa wymaga nowych specjalizacji i nowych zawodów medycznych. Pierwszy taki zawód to jest specjalista genetyki klinicznej. Taka specjalizacja jest, ale w całej Polsce jest tylko około 140 genetyków klinicznych czynnych zawodowo. Wobec tego konieczne jest, żeby genetyka kliniczna była specjalizacją priorytetową i o to występowaliśmy już i będziemy nadal występować. Kolejny taki zawód to jest pielęgniarka genetyczna. To jest nowa specjalizacja dla pielęgniarek. Nie ma jej jeszcze, ale bardzo, bardzo na nią liczymy. Dlatego, że pielęgniarka genetyczna przejęłaby część kompetencji lekarza, specjalisty genetyki klinicznej, by z nim tworzyła zespół. Kolejny zawód to jest zawód, którego nie ma w ogóle w Polsce, ale na świecie jest to zawód medyczny, który się najszybciej rozwija. Jest to doradca genetyczny. W Polsce bym widziała, żeby był to doradca genetyczny w dziedzinie onkologii. By współpracował z onkologiem, ale pod kierunkiem specjalisty genetyki klinicznej. On by obejmował opieką genetyczną, poradnictwem genetycznym rodziny, które wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwory, przede wszystkim by takie rodziny identyfikował. Kolejna sprawa to są umiejętności dla lekarzy. Jest już umiejętność onkogenetyka, która w opinii i onkologów, i genetyków nie za bardzo się sprawdza. Lepsza jest tutaj ta droga poradnictwa genetycznego, tego doradcy genetycznego w dziedzinie onkologii. Następny zawód potrzebny to jest specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej. Tacy specjaliści są, ale jest ich niespełna 200 i każdego roku tylko kilkunastu nowych ma taką specjalizację. I wreszcie nowa specjalizacja to jest medyczna genetyka molekularna, gdzie pierwsi specjaliści pojawią się na wiosnę przyszłego roku.